Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Sejk, a to jest kolejny poradnik, w którym pokażę wam, jak zrobić sobie fajne zdjęcie na YouTube'a. Poprosił mnie o ten poradnik użytkownik razek.pl i zgodziłem się go zrobić. Robimy najpierw nowy obraz o wymiarach 400x400, potem wklejemy teksturkę, którą macie podaną w opisie i to właściwie już wszystkie materiały nam potrzebne, resztę możemy zrobić sami. Ja na przykład zrobię zdjęcie ze swoim symbolem. W tym celu wpisujemy S. U was może być inna litera. Wybieramy odpowiednią czcionkę. Ja mam do dyspozycji dużo czcionek, także do wyboru, do koloru. Weźmy sobie taką przykładowo. I robimy go dosyć dużego. Chociaż nie musi być bardzo wielki. Dobra. Najlepiej, żeby był biały. I teraz możemy go na przykład... Tekst na zaznaczenie, bierzemy gradient i możemy go wypełnić jakimś gradientem. Na przykład w ten sposób. Ja tak zrobię, tylko znajdę jakiś odpowiedni gradient. Trochę poeksperymentuję. French flag, francuska flaga. No. A może złoty? Złoty był dobry, także jak nie znajdę czegoś lepszego, to weźmiemy złoty. Horyzont. To też jest niezłe. To może być niezłe. Metalowe coś. Fajna nazwa. A właściwie to weźmiemy właśnie metalowe coś. Teraz bierzemy zaznaczenie, obramuj 1. I obramujemy nasze zaznaczenie, ja obramuję na biało. Teraz zmniejszamy zaznaczenie. O 4. Nie, ale muszę anulować zaznaczenie. Znaczy, muszę anulować obramowanie, także zaznaczenie nic. I bierzemy kanał na alfa na zaznaczenie i zmniejszamy na przykład o 10. Tak. I teraz bierzemy zaznaczenie, obramuj 1. I robimy taką linię. Zaznaczenie nic. Nasza literka wygląda w ten sposób. Teraz duplikujemy warstwę. Bierzemy dopasuj wymiary do granic warstwy. Bierzemy rozmycie Gaussa. I na przykład na 30. Zduplikujmy kilka razy tą warstwę, żeby nasza poświata była wyraźniejsza. A to zduplikujemy. A, no tak. I zmniejszymy krycie. Nie do zera. Dobra. W ten sposób możemy zrobić. Ewentualnie możemy dodać różne wzorki. Na przykład za pomocą pędzli, jakie mamy wgrane. Ja mam tutaj hairspraya. Zróbmy to w taki sposób, że utworzymy nową warstwę, zaznaczenie wszystko i tworzymy coś takiego. Tutaj mi się nie podoba. Dobra. W ten sposób zmienimy pędzel na inny teraz. I damy takie coś. Ok. Możemy to ewentualnie jeszcze zduplikować i rozmyć. Czyli zaznaczenie nic, filtry, rozmycie Gaussa. Znowu rozmywamy. Ale rozmycie jest za mocne w tej chwili. Dobra. No to to chyba by było na tyle. Tworzymy jeszcze nową warstwę i jeszcze zrobimy ramkę. Czyli zaznaczenie wszystko, zaznaczenie obramuj 1. I obramujemy na przykład na szaro. Jeszcze troszeczkę wyostrzę tą literę, bo jest mało widoczna. Dobra. I możemy zapisać. Zapisujemy jako PNG oczywiście, bo to najlepsza jakość.
I zdjęcie gotowe. Najlepiej maksymalny rozmiar zdjęcia na YouTube'a to jest 800 na 800, także żebyśmy go nie przekroczyli. Oczywiście jak zwykle domyślnie w gimpie. Nie wiem dlaczego mi się tak robi. Przeglądarka fotografii. No i tak wygląda nasze zdjęcie. Mam nadzieję, że poradnik się podobał. Jeśli tak, to subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie i do zobaczenia w następnym filmiku.